Jak co roku spotykamy się z okazji Dnia Kobiet Security. Zawsze w innym miejscu, zawsze z innymi warsztatami, ale zawsze w znakomitym gronie kobiet związanych z branżą security. Tak i dzisiaj w Folwarku Białych Bocianów miło mi jest powitać wszystkie panie. Dla nas to możliwość zbudowania relacji z różnymi kobietami, zarówno od naszych partnerów, jak i z firm konkurencyjnych, a także szansa na to, żeby jako kobiety rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Dlatego bardzo cieszymy się z warsztatów, ze spotkań i rozmów, które towarzyszą temu Dniu Kobiet. To, co charakteryzuje to spotkanie, to także duża dawka wiedzy merytorycznej. W tym roku było to szkolenie z komunikacji. Pokazało nam, jak ważna jest wiedza, aby dobrze się komunikować, aby dobrze być rozumianym. Komunikacja jest bardzo szerokim tematem, natomiast dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że komunikacja powinna być kolorowa, dlatego że każdy człowiek jest inny, w związku z tym każdy człowiek ma zupełnie inne potrzeby. Wszystko ma podłoże naukowe, bo dużo lepiej się żyje, kiedy jesteś świadomy, kim jesteś. Dokładnie tak. Witold i Kamila wprowadzili nas dzisiaj od rana w fantastyczny świat komunikacji międzyludzkiej, czyli czegoś, co tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli będziemy mieli wszyscy prawidłową komunikację, to myślę, że świat nasz będzie lepiej wyglądał. W ubiegłym roku miałyśmy okazję skorzystać z warsztatów związanych z organizacją czasu pracy. Wnioski z nich wyniesione bardzo pomogły mi w realizacji zadań w ciągu ostatniego roku. Jestem przekonana, że tegoroczne warsztaty również mi bardzo pomogą. Znajdujemy się w Folwarku Białych Bocianów w Kamionce, w miejscu, którego architektura pięknie łączy cegłę, drewno oraz zieleń. Miejsce bardzo klimatyczne, pozwalające na stworzenie wspaniałej atmosfery. Piękne sielskie otoczenie, niby blisko Warszawy, a to już zupełnie inny świat. Namiętnie szukaliśmy bocianów. Niestety nie znalazł się ani jeden, ale czajka jedna jest. Na co dzień zawodowo żyjemy w bardzo męskiej branży. Branża security jest typowo męską, dlatego bardzo się cieszę z kobiecego eventu i z tego, że mogłam tutaj dzisiaj być z moimi koleżankami. Zaufanie, kompetencje, a przede wszystkim zaufanie. To wszystko, co koleżanki wykazały pomiędzy sobą w ciągu kilku godzin, to udowadnia, że bezpieczeństwo to przede wszystkim te wartości. Warto współpracować w szerszym gronie, nie tylko męskim. Bardzo się cieszę, że idea takich kobiecych spotkań powstała. Dzięki temu możemy budować również nasze relacje, świetną atmosferę i świetny klimat. Było już o relacjach, było o zaufaniu, było o męskim świecie i w tej idei najlepiej by było, żeby w tym męskim świecie było po prostu więcej kobiet liderek. Zebrały się tu panie zarówno dystrybutorów, jak i producentów naszej branży. Naprawdę wspaniałe kobiety. Biorę udział w takim spotkaniu po raz pierwszy. Cieszę się, że mogłam dołączyć do grona tak kompetentnych kobiet z niesamowitą energią. Jako kobiety w branży security wnosimy odrobinę takiego pierwiastka domowego, myślę, do tej branży. Troszeczkę matkujemy tylko naszym kolegom. Czujemy się tutaj jak na spotkaniu dobrych przyjaciółek, gdzie możemy się wymienić doświadczeniami i nauczyć się nowych rzeczy. Bardzo podoba mi się to, że wszystkie zachowujemy się w sposób otwarty, jesteśmy wesołe i zadowolone i tego sobie życzmy na przyszłość. Atmosfera podczas spotkania była wspaniała. Bardzo mi się podobało i już planuję przyjazd w przyszłym roku. Spotykamy się w naszym gronie od 3 lat i to my tutaj nie musimy nic udowadniać już więcej. Czekamy na następne spotkanie za rok, 8 marca.